Od złożenia wieńców pod krzyżem na Slobódce w Dyneburgu, w miejscu, gdzie zginęli polscy żołnierze w starciach z bolszewikami, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski 5 września rozpoczął wizytę na Łotwie. W walkach z bolszewikami w tym kraju zginęło około 600 polskich żołnierzy. Po II wojnie światowej cmentarz na Slobódce został przez komunistów zrównany z ziemią. W latach 90. z inicjatywy miejscowych Polaków ustanowiono tu żelbetonowy krzyż. Dbamy wspólnie z ambasadą, dbamy wspólnie z mieszkańcami, z Polakami, ale również z władzami lokalnymi o pamięć o tych, którzy walczyli o niepodległość Łotwy. Stanisław Karczewski wziął też udział w uroczystości odsłonięcia pomnika kapitana Władysława Reginisa, który stanął przy polskiej szkole w Dyneburgu, gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego. Nie wszyscy dziś wiedzą, że Reginis urodził się w tym mieście. Do dziś mieszkają tu też jego potomkowie. W Lawkiesach pod Dyneburgiem w ubiegłym roku konsekrowano polską kwaterę wojskową, w której spoczywają żołnierze 1. Dywizji Piechoty Legionów. Polegli oni w wojnie z bolszewikami podczas wyzwalania tych ziem spod sowieckiej okupacji. Cmentarz został uporządkowany staraniem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Wokół Dyneburga jest około 15 polskich miejsc pamięci narodowej. Są też pojedyncze groby nieznanych żołnierzy poległych podczas kampanii latgalskiej. Spotkanie w Rydze marszałka polskiego Sejmu z przewodniczącą lotewskiego parlamentu zdominowały kwestie związane z bezpieczeństwem, współpracą gospodarczą, a także polską mniejszością na Łotwie. Ta współpraca między Polską i Łotwą jest bardzo dobra. My rozumiemy naszą historię, wyciągamy z tego odpowiednie wnioski, przykładamy bardzo dużą wagę do zbrojenia, do przeznaczania przynajmniej 2% na zbrojenie, na wojsko. To samo robi Łotwa, to samo robi Polska. Marszałek Stanisław Karczewski odwiedził też bazę wojskową w Adazi, gdzie stacjonują żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego. Bardzo ważne, fundamentalne znaczenie dla nas, dla Polski, dla naszego regionu, dla Europy Wschodniej i dla państw bałtyckich jest zachowanie bezpieczeństwa i dbałość o naszą siłę militarną. Stąd obecność wojsk NATO tu na Łotwie. Chcę zapoznać się z tą bazą, chcę porozmawiać z żołnierzami, podziękować im za pełnienie tej misji, pozdrowić ich. Oglądając ekspozycję Muzeum Okupacji Łotwy, marszałek Karczewski mówił o tym, że państwo polskie będzie w dalszym ciągu dbało o bezpieczeństwo w regionie.